To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Duszka, was biegnij. My, najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Na zewnątrz coś hałasuje. Słuchajcie! Pracowici budowlańcy. O, widzę dźwig. Ja też. Dźwig przenosił ciężkie przedmioty na podjazd naszego nowego sąsiada, pana Fena. Był bardzo głośny. O, patrzcie, to pan Fen. Głowie kask. Mamusiu, idzie tu. Cześć, Tosiu. Hej, Tymku. Dzień dobry, dzień dobry, dobry. Dzień dobry. Co na pana podjeździe robi dźwig? Zrzuca cegły. Tak, dzisiaj coś z tych cegieł wybuduję. Chcesz mi pomóc? Pewnie. Aha. Idę po swój kask ochronny. Mam taki sam jak pan. Kask jest chyba w kuchni. Dobrze. Dobrze. Zgadzasz się, Julu? Tak, oczywiście. O, tu jest. Gotowy? Proszę, czy mogę pójść z panem Fenem obejrzeć dźwig? Tak, pewnie, że możesz. Ale rób dokładnie to, co mówi pan Fen. I miej na sobie cały czas kask, dobrze? Dobrze. Pa! Dźwig był bardzo duży i bardzo głośny. Proszę pana, co pan wybuduje z tych cegieł? O, wybuduję podjazd. Spójrz. Tu jest mój stary podjazd, gdzie parkuję swój samochód. Dzisiaj wybudujemy drugi taki podjazd dla mojej żony, żeby mogła parkować swój samochód. Dzień dobry, pani. Cześć, Tymku. Wyglądasz w tym jak prawdziwy budowniczy. Ja jestem budowniczy. O, dźwig już odjeżdża. Pomachajmy mu. No dobra, zawołajmy Tosię i rozpocznijmy budowę, dobrze? Dobrze. Tosia nie mogła znaleźć kasku takiego jak mój, no dobrze, drużyno, dlatego założyła kask strażaka. Podoba mi się twój kask, Tosiu. Twój też mi się podoba. Oboje wyglądacie wspaniale. No dobrze, moi pracowici budowlańcy, to są cegły, tak? To takie specjalne cegły do budowania podjazdu. Zgadza się, dokładnie. Pierwsze zadanie dla was, pomóżcie mi zdjąć folię, dobra? Dobrze. Gotowi? Okej. Tymek! Wszystkie cegły są czerwone! Są takie same jak na pana starym podjeździe. Dokładnie. Dlatego nowy podjazd będzie pasował do starego. Dzień dobry, dzień dobry, panie Fen. A, Eryk i Janek, witajcie. To moi budowlańcy. Panowie, poznajcie, Tosię i Tymka. Właśnie dołączyli do naszego zespołu. Cześć, cześć dzieciaki. Dzień dobry, panu. Dzień dobry. No, proszę, mam dla was kolejne zadanie. Czy zrobicie pyszną herbatkę i napełnicie termosy? To dla Eryka i Janka. No, dobrze. Zgoda? Pomogę wam. Dziękuję. Możemy też przynieść panom ciasteczka, mamusiu? Tak, pewnie, że możecie. Chodźmy. Do zobaczenia, pa! A, trzymajcie się. Dziękuję. Kiedy już napełniliśmy termosy i wzięliśmy ciasteczka, pan Fen z pracownikami przyszli na herbatkę na naszą werandę. My też jedliśmy ciasteczka. No dobrze, ekipo. Musimy wracać do pracy.
Dziękujemy za herbatkę. O, nie ma za co. Dziękujemy, Tosiu i Tymku. Uważajcie na siebie, kochani. I słuchajcie cały czas pana Fena, dobrze? Dobrze, mamusiu. Budowniczy Tymku, potrzymaj tę miotłę. Dobrze, ty, proszę Tosiu, pana. Podejdź tutaj. Tak, proszę pana. Możesz wziąć tę miotłę? Tosiu, będziesz zamiatała piasek z tej kubki w kierunku Tymka, dobrze? Kiedy Tosia zmiecie już piasek do ciebie, wtedy oboje będziecie zamiatać piasek w przestrzenie między cegłami nowego podjazdu, które położyli Eryk i Janek. Dobrze? Tak. Zaczynajcie. Zamiatamy. Bardzo dobrze. Masz, Tymek. Dzięki, Tosiu. Więcej piasku. Nie ma sprawy. Brum, brum. Pamiętajcie, żeby wypełnić w miarę wszystkie przestrzenie, dobrze? Wmiatajcie piasek do najmniejszych luk. Dobrze. Świetnie. Dobrze. Tak, żeby cegły się nie chwiały i żeby nie rosły między nimi kwasy. Cześć, ekipo. Jak wam idzie? Hej, mamusiu. Cześć. Nowy podjazd wygląda znakomicie. Nie sądzisz, Jolu? Tosia i Tymek byli dziś bardzo pomocni. Chcę pracować przez cały dzień, mamo. No cóż, możecie wrócić pomagać po obiedzie. Ale teraz pewnie umieracie z głodu. To prawda. No dobrze, zabiorę od was te miotły. Życzę wam smacznego. Dobra robota, kochani. Chodźcie. Było świetnie. Jedliśmy na obiad makaron. I jedyne, o czym ciągle mówiliśmy, to o budowaniu. Tak, żeby były równo położone. O, dobrze. Mamusiu, czy mogę iść zobaczyć, co się dzieje na budowie? Skończyłaś? Tak, dziękuję. O, dobrze, dziękuję, Tosiu. Możesz iść zobaczyć. Tymek! Podjazd już prawie skończony! Już idę, ja też prawie skończyłem! Pan Fen znowu do nas idzie, mamusiu! Witaj. Witajcie. Dzień dobry. Cześć, Tosiu. Mam coś dla ciebie. O, proszę wejść. Zrobię miejsce na stole. Dziękuję. Pan Fen przyszedł do nas z rysunkiem, który pokazywał, jak były układane cegły. Połóżmy to tutaj. Rozwiniemy. A, dobrze. Spójrzcie na to, widzicie? To garaż. Tak, zgadza się. Ten podjazd ma wzór. Tak. Eryk i Janek patrzyli na wzór i układali cegły na podjeździe według rysunku. A, mam jeszcze ostatnie zadanie, które chciałbym, Tosiu i Tymku, żebyście wykonali. Dlatego została mi jeszcze jedna cegła. To co, moi budowlańcy? Pomożecie mi położyć ostatnią cegłę na moim nowym podjeździe? Tak, prosimy! Doskonale. Idę po mój kask! Proszę! O, ciężka! Dziękuję. Chodźcie, ja popatrzę. Dobrze, ostrożnie z tym. Tosiu. Nie możemy upuścić cegły. Nie. Nie, mogłaby wam spaść na palce. No, zobaczcie, brakuje tutaj ostatniej cegły. Tak, włóżmy ją tam, Tosiu. Tak. Oj, ostrożnie. Dobrze. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Patrz. No dobrze, odsuńmy się i zobaczmy. Zbudowaliśmy podjazd! Zbudowaliśmy podjazd! Tak, to prawda. Dziękuję wam, moi pracowici budowlańcy. Brawo, Tosiu i Tymku. Ciekawe, co powie tata, jak wróci. O, tak, tak! Wtedy pan Fen powiedział... Niedługo znowu będę miał trochę pracy budowlanej. Niedługo znowu będę miał trochę pracy budowlanej? Świetnie! Czy możemy znowu być w pana ekipie budowlanej? Prosimy, bardzo prosimy! Pewnie, że możecie. Jesteście przecież teraz częścią zespołu pana Fena, kochani. I to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj pomagaliśmy naszemu sąsiadowi budować podjazd. Pamiętacie, jakiego koloru był kask Tymka? Był żółty? Czy może niebieski? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to żółty.
Zobaczcie. To się nie mogło znaleźć kasku takiego jak mój, no dobrze, drużyno, dlatego założyła kask strażaka. Podoba mi się twój kask, Tosiu. Twój też mi się podoba. Oboje wyglądacie wspaniale. No dobrze, moi pracowici budowlańcy. To są cegły, tak? To takie specjalne cegły do budowania podjazdu. Zgadza się, dokładnie. Pierwsze zadanie dla was. Pomóżcie mi zdjąć folię, dobra? Dobrze. Gotowi? Okej. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.